Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Zubot, witam was w naszej nowej serii pod tytułem Masset. Zobaczyłem, że na polskim YouTubie nie ma najmniejszej zmianki o tej grze. Jedynie jak się zagłębić dłużej w pisanie o tej grze, wyskakuje gra po francusku. I to tylko jeden odcinek, więc pomyślałem, że nagram tą grę, bo jest naprawdę bardzo fajna moim zdaniem. Pewnie na większości z was, którzy ją zobaczą, też się uznać za fajną. Nie liczcie na zbyt wiele, grafika jest z 2004 roku. Wiem, gra jest bardzo już dużo ma lat. Niektórzy mogą pomyśleć, że to jest bezsensowne w porównaniu z tą grafiką, żeby to nagrywać. Ale grafika i tak jest bardzo ładna, jak na tamte lata. Robiła duży huk ta gra. Pamiętam za gówniarza, jak grałem w tą grę, tak się wysłowię. I to cóż, może już bez tego wstępu zacznijmy grę. Tak, tutaj wybieramy sobie, wiecie co, nie wiem co to robi. To jakoś bitwę wchodzi, dobra. Tutaj jest nasza kampania główna. I tak, wybieramy sobie tutaj kolorek. Jak widzicie, jest czerwony, niebieski, zielony, żółty, różowy i czarny. Że moim ulubionym kolorem jest czarny, to ja wezmę czarny. Nie wiem, czy potem już można zmieniać kolor, ale chyba już nie. Map jest bodajże 20. I są 3 misje do każdej mapy. I można zmieniać sobie chyba pojazdy. Tak, można sobie zmieniać pojazdy podczas następnej misji. Czyli jak na przykład teraz wyjdziemy z tego Angel Peak, będzie potem jakaś pustynna mapka i tam będziemy gokardami jeździć. To potem możemy wziąć sobie no, tą mapkę na przykład Angel Peak i wejść sobie gokardami do tej mapki. Dobra, teraz zobaczcie jak ta grafika ogólnie wygląda. Mam nadzieję, że seria się wam spodoba. Mam nadzieję, że muzyka mnie... Tutaj dźwięki gry nie przyciszają mnie. Ja musiałem sobie zagrać na początku, żeby sobie przypomnieć ustawienia tej gry. Bo tu nie gram normalnie klawiszami, tylko literami tutaj się gra i to poszczególnymi, więc musiałem sobie przypomnieć. Tutaj na razie nie ma broni, więc to jest taki początek jakby trochę głupi, bezsensowny w ogóle. I jeździmy, musimy go albo zamknąć na przykład do tego kanału przepaść z Zambem, albo go wyprzedzić, wtedy helikopter go zdejmie sam. Potem są różne bronie, jest coraz więcej pojazdów, maksymalnie jest tutaj 4 pojazdy, można grać także ze znajomymi. A, i jeszcze, dostaniecie linka do tej gry, żebyście mogli sobie ją przeczytać, będziecie mieli w opisie filmu. Tam będzie napisane, jak ona ma wymagania i takie etp. Bodajże już tej gry nigdzie się nie kupi. Nie wiem, może z Allegro, czy chociaż wątpię. Ja sam nie wiem skąd miałam tę grę, moi drodzy. Nie pamiętam szczerze skąd. Chyba z gazetki albo... Nie wiem właśnie. Ale jak będziecie chcieli, to sobie poszukać o tej grze. Może uda wam się gdzieś ją do kupienia. Jeżeli uda wam się, napisz w komentarzu. Ja się bardzo chętnie dowiem, że jeszcze tę grę można kupić. Tak z ciekawości. Co jeszcze by o tej grze powiedzieć, moi drodzy? Właśnie nie wiem, co jeszcze powiedzieć wam o niej. Nagrywam także Bandicamem, więc nie wiem jaka to jest jakość, bo Fraps oczywiście przed nagraniem zrobił mi na złość i stwierdził, że nie będzie nagrywał i że zajął się innym programem, wypierdalaj. I o, jak widzicie, jesteśmy puchar złoty za to, że wyjebaliśmy gościa, nie no, żartuję, za to, że przeszliśmy tą misję. Teraz idziemy do drugiej, albo od razu możemy iść do pustyni. Ale przejdźmy jeszcze tą misję. Że moi drodzy, Fraps mi nagrywa, tylko nie mam dźwięku w ogóle i właśnie nie rozumiem co się stało, będę z nim kombinował. Jeżeli wiecie co mogło mi pomóc, napiszcie mi, chętnie się dowiem. Tutaj jest na wyścig. Są 3 okrążenia i ten kto pierwszy dojedzie to oczywiście wygrywa, to jest jeszcze logiczne. I tak jak widzicie już są tutaj broni, na przykład ta... Dobra, już jej nie ma. Ten przede mną albo ten żółty ma beczkę i ta beczka to jest spaliłem, jeżeli się już rzuci. Tak ktoś wpadnie w pośnisk, ten przede mną, co ma, on ma to co ja, czyli miny kładziemy. No właśnie mnie wyruchał, tak? I chyba teraz już kurwa nie wstanę, no i zajebiście, 5 dla mnie. I tutaj miny się takie rzuca, no jak widzieliście, ta mina wykurwia. Tak, komputer między sobą bardzo rzadko walczy. Praktycznie w ogóle, o mam szansę nawet wygrać jeszcze. Jak tego żółtego prześcignę, a i prześcignąłem. Panie kurwa, czy ta... A, szmata, wygrałem. Przez to, że jej się po broń chciał iść. No i tak to wygląda, moi drodzy. Więc tak myślę, żebyśmy przeszli do pustynnej już mapki od razu. Tak byłoby chyba już najlepiej. Tutaj są 3 pojazdy, tutaj zaraz... jak widzicie, są też takie mapki, gdzie 2 komputery przeciwko mnie.
No, moi drodzy, myślę, że dzisiejszy odcinek będzie około 20 minut trwał. Wiem, że teraz widać, że to było ze 2. No bo niestety musiało być ze 2. Bo bandnika mi się włączył. Po 20 minutach będę, po 10 minutach będę musiał przerwać nagrywanie, bo nagrywam, tak jak mówiłem, bandnikamem. A maksymalnie nagrywania bandnikamem jest 10 minut. Frapsem ile chcę, no ale niestety, jak mówiłem, fraps mi nawalił. No cóż, przejdźmy do pustynnej mapki sobie. Będą coraz lepsze bronie się pokazywały, coraz nowsze. Właśnie, może pokażę wam na razie broń, jak one wyglądają. A, chyba zginę, a jednak nie, dobrze. Tutaj jest, jakby to powiedzieć, jak ono się nazywało? O, ty kur, bym przecież zginął. Bo to jest taka rakietnica bardziej. Jak widzicie, teraz on celuje w niego, puf. Nie trafiłem, kurwa. Ale widzieliście, jak to działa. I w niego by wyjebało mu w dupę. No i trochę dupy bym to mu rozrywał. Czekajcie, może teraz mi uda się pokazać. Aj, za blisko w niego podjechałem. Myślałem, że on się tak bardziej zladzi. O, jednak sam się wyjebałem z przodu. Poza tym, no, ojej, idiota. Tamto żółte, to nie wiem, czy wam pokazywałem, tutaj pokażę wam to niebieskie, o. To nie, to, co ja mam, no, jak zwykle. Patrzę się na siebie, zamiast patrzeć, co on robi. Dobra, weźmy sobie to działo. Kurwa. O, widzieliście, jak zahamował? To jest takie właśnie dziwne w tej grze, taki bug się jakby robi i on specjalnie na mnie czeka. Dobra, to działa, wygląda tak. Ty, nie celuje, a zawsze automatycznie celowało, ale ja. A nie, dobra, celuje. O, jak widzieliście, tak to zadziałało. Takie działko panne. To różowe to była ta rakietnica. Jeszcze są miny tutaj dostępne. Zaraz ktoś się wpierdoli na minę. Pięknie, dzięki, że mi drogę oczyściłeś, kolego. Super, sam w swoją minę się wjebałeś. O, to co teraz mam? O, to właśnie. To jest jakby taki karabinek. To uszkadza dupę, no tylko dupę raczej. No i spycha też nas tak z jazdy, dobrze, już tak nie jedziemy. Pięknie, znowu swoją minę. I co jeszcze? I będą chyba dochodzić jeszcze jakieś nowe bronie. Tak, jeszcze będzie nowe. Co nową planszę jest jakaś nowa broń dochodzi do gry. Ale na pewno wiem, że to jeszcze nie jest koniec gry. Tu jest dwa, co to jest? FS, dobra, to jest już takie głupie. Przejdźmy do następnej mapki. I co nową mapkę, są nowe pojazdy, jak sami zdążyliście zauważyć. I chyba na tej mapce będę musiał przerwać nagrywanie, tak mi się wydaje, bo już jest 7 minut nagrywania. Więc raczej będzie stop. Zanim się dowiedziałem, że są nowe mapki, jeszcze inne, to ta mapka była moja ulubiona. I w sumie nadal jest ulubioną, ale pojazd z tej mapki był ulubiony, póki nie doszły inne mapki. Bo były aktualizacje, ale się wyjebałem, brawo. Były aktualizacje, ale się skończyły potem już chyba w 2005 roku, już przez całą aktualizację robić do tej gry. Nie wiem, czy mówiłem o stronkach. Stronki będziecie mieli, spierdalaj. Stronki będziecie mieli w opisie do tej gry, żebyście mogli sobie ją przeczytać. Gry już nigdzie nie kupicie. Nie, właśnie nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, ale mówię na zapas. Gry już nigdzie nie kupicie, to jest raczej na 98%. Stronkę w opisie tej gry, no kurwa, ty czerwona jedna. Będziecie mieli w opisie. Tak samo do Facebooka, Twittera, Instagrama do mnie. Jak zauważyliście, że jak my zginiemy, czyli nasza główna postać, nie wiem, co oni tam odjebali, wszyscy nie pieb. Jeżeli my zginiemy, to wszystkie inne postacie tak samo giną w tej grze. Od razu nie ma, że oni dalej będą się bawić, my nie. Tylko jak my zginiemy, to koniec HN dla nich, a jak oni zginą, no to nie, jednak. I to jest trochę niedopracowane moim zdaniem. Lepiej by było, jakby było tak równomiernie. Że nie jak my zginiemy, to od razu jest HN. Bo to trochę jednak jest głupie. Tutaj widzicie utrudnienia, te takie... jak one się zwać? Dobra, wiecie co to jest. To są właśnie utrudnienia, mogą nas zepchnąć albo zatrzymać. I co jest jeszcze głupie w tej grze, niedopracowane moim zdaniem. Że na przykład komputer do komputera rzadko strzela. Przeważnie jak ma możliwość, albo komputer, albo my, to strzeli do nas. I to jest trochę głupie. Dobrze, moi drodzy, ja zrobię chwilowy zadłuż, żeby nie ścięły nam gry i widzimy się za sekundkę. No, jestem już po chyba 10-sekundowym zadłużu. Ojdź. Żeby zrobić zadłuż, myślałem, że uda mi się kliknąć Escape, ale niestety się nie udało i musiałem się poświęcić. A raczej przez to, że klikałem cały czas Escape, się poświęciłem. Ginty, niebieski śmieciu. Spierdalaj. I kabum, o ty kurwa. O, i słyszeliście teraz dźwięk, głos raczej, tak. O, to jest nowa broń, która doszła. To co ona ma nad sobą, ta różowa. Jak ona, jakbym ja kliknął A, to wtedy u wszystkich graczy się robi biały ekran, tak samo jak i u nas. No, ma jakąś tam swoją nazwę, ale dokładnie nie wiem, jaka to jest nazwa.
Ty kurwo jedna. Tu są trzej mężczyźni. No chyba, no właśnie nie wiem, czy jeżeli my wybierzemy róż, to chyba też będziemy kobietą, właśnie nie jestem tego pewien. Ale tak, co słychać głosy, to jest trzech mężczyzn razem z nami, bo my też coś tam, nasza postać czasami coś tam mówi. Jest trzech mężczyzn i jedna kobieta. Spierdalaj ty niebieski frajerze. O. Widzieliście, jak pięknie zepchnęliśmy. Dobra, spinamy się powoli na szczyt. Myślę, że jeszcze jedną mapkę przejdziemy. A jeżeli wam się spodoba ta seria, oczywiście komentujcie, czy wam się podoba i lajkujcie pod tym filmem. Będzie więcej wyświetleń, tak więcej, nie wiem, no powiedzmy, będzie więcej lajków, komentarzy, to wtedy mam nadzieję, że tą serię rozpoczniemy tak na dobre, bo ja bym bardzo chętnie z tej serii tą nagrywał, spierdalaj. Po pierwsze, że jest, nie ma w ogóle super, że to powiedział. Nie ma w ogóle... Czemu aż tak dużo straciłem? Za dużo się rozgadałem najwidoczniej. Nie ma w ogóle filmików o niej, mój będzie jako pierwszy. Więc myślę, że raczej się spodoba seria i wtedy zaczniemy tak na dobre. I zaczniemy wszystkie misje dokładniej przechodzić, wszyściutkie. A dzisiaj to taki bardziej prolog, żeby wam pokazać, co ta gra może nam pokazać. Czy może nas zaciekawić. No i ogólnie co to jest za gra. No o, widzieliście jak mi napierdala? Zobaczcie, zaraz czerwony wyjdzie na prowadzenie. Dobra, już nie wyjdzie, ale jakby wyszedł, to jego mnie strzelą. Ale coś czuję, że długo mnie to teraz przechodził. Wczoraj na samej górze byłem i się spierdoliłem. Przez to, że się rozgadałem za specjalnie. Ajajaj, ja to super, ja wjechałem w śnieg, a on nie. Cześć, frajer. Tak, tak, super. Cieszę się, że też się... O kurde, myślałem, że to mina, a to głupi ogień. Zresztą chyba tam też była na chwilę. Myślę, czy zaryzykować i wziąć rakietnicę. Nie udałoby mi się, spierdoliłem się. No ty kurwo. No i strzelaj do mnie w matkę se strzel. No i chuj, już przegraliśmy. Trudno, czerwony wygra najwidoczniej. Chyba, że go zepnę. No o ty kurwo niebieska. Super. To jest chłamina z tego co... Aha, dzięki różowe, że mnie popchnęłaś. Spierdalaj czerwony, na glebę. No i chuj, już jest po nas, pięknie. Czerwony wygrał, chociaż zginął, no. Bywają takie sytuacje. Winner czerwony. Winner red, dobra, ale chciałbym... No, dziękuję. Boom, FS boom. Aha, to jest boss, dobra, coraz lepiej idzie z tym im. To co, może jeszcze raz spróbujmy to przejść, może się uda, to wam pokażę jeszcze. To jest czwartą planszę, wam pokażę. Czwarta to jest bodajże taka bardziej... Ja to bardziej tak Japonia nazywam, bo tam jest chuj wody. Noc. I dosyć trudno jest do przejścia. Tak na początku dla niedoświadczonego gracza. Spierdalaj, dzięki, super. Dzięki, ty niebieska kurwa, zginąłem przez ciebie. No jedź ty. Czasami bywa, że te postacie na nas czekają. Co też jest dosyć śmieszne. Tak, dobra, zamiast wygrać, chodź poczekamy na niego. Niech on też ma równe szanse, nie? I oj, pięknie. Wagonik mnie zajął. Jakbyście... No, jakbyście... No, już nie dokończę. Znowu czerwony wygrał. Super. Coś niespecjalnie dzisiaj idzie nam. A raczej mi. Już chyba koło 6 minut już próbujemy tą mapkę przejść. Co, zamiast teraz gadać, no, to może ja się teraz spróbuję skupić i zdobyć trochę punktów dla nas. Spierdalaj. Co mi się stało w ogóle? Aha, dobra, fajnie, nie wiem, co mi się w ogóle stało nawet. Ciekawie, co by było, jak ja bym nie stracił tyle HP. Bo ja mam 2, a różowej brakuje 3. Jeżeli ja bym nie. Ja bym zginął, miałbym 0, a jej by zostało na przykład, co wtedy bym się stał. To jest głupie, że ja właśnie tak widzę beznadziejnie. No nie wiem, czy o tym mówiłem, ale raczej nie, że na początku, w pierwszych planszach, do widzenia czerwony, w pierwszych planszach nie dostajemy minus 2, tylko minus 1 i tak samo nie plus 2, tylko plus 1. To chyba jest od tego, że wtedy mieliśmy mniej graczy, nie było jeszcze 4, chyba o to chodzi właśnie. Potem naprawdę są fajne plansze, jest taka autostrada, gdzie mustangami jeździmy.
Chyba to był Mustang, nie jestem pewien. Nie chcę, bo jak dojdziemy tam, jeżeli będziecie chcieli, to nie chcę z siebie durnia zrobić, że powiedział Mustangi, a że nie wiem, co to kurwa Toyota była. Ale nie, no aż takiej przesady by nie było, ale to nie wiem, czy to był na pewno Mustang, ale był podobny do Mustanga. Ale na pewno jakieś sportowe auto, bardzo fajne. Które mi się podobało. Kurwa mać, nie wierzę w to. Aha, dostałem plus jeden, a zginąłem jako pierwszy. Spoko. Czemu by nie? Bo dla mnie pasi to. Postawmy to miny, niech ktoś potem wjedzie w to, w drugiej rundzie. Jeżeli dojdzie do drugiej rundy. Bo chyba ktoś zaraz wygra. Ja jestem na trzecim miejscu, spierdalaj różowa. Hehehe. Dobra, został ja, FS niebieski już nie żyje, czyli ja mam największe szanse, żeby teraz zwyciężyć. 4 punkty nam brakuje, moi drodzy. Mamy dużą szansę przejść do... No kurwo ty. Mamy dużą szansę przejść do następnej planszy, spieprzać. Ale ją w poślizg zbiłem. No, super. Ktoś wjedzie w tą minę następnej planszy. Kto wjechał? Ja wjechałem. Nie ma to jak wjechać we własne bomby. Naprawdę. Że teraz dostaniemy 2 punkty, mam już największą szansę wygrać. No nie, niebieski idź stąd. Niebieski, czerwony idź stąd. A ten niebieski normalnie nas chciał strzelać, ale już mu się nie uda. Do widzenia. 1 punkt i zwycięstwo. Macie kciuki, uda nam się. Grafika nie jest powalająca jak na 2004 rok. Oj, myślałem, że wiadę. W porównaniu z naszą grafiką, no to nie ma najmniejszych szans, ale i tak jak na tamte lata jest dobra. Moim przynajmniej zdaniem. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, jaka grafika jest na tamte lata. I pięknie, moi drodzy, wygraliśmy. Więc cóż, tym pięknym akcentem ja już będę się z wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie mnie na różnych stronach, odwiedźcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Link macie w opisie do tej gry, żebyście przeczytali, co tam u niej chcecie, dowiedzieć się o niej, nie? Dobra, trzymajcie się, narka!